Cześć, z tej strony Miłosz z Małej Szklarni. Ostatnio widzieliśmy się przy noworocznej dostawie. Było to chwilę temu. Cały czas w międzyczasie coś się dzieje, ale dzisiaj chcę wam pokazać nową, podwójną dostawę, bo połączyliśmy dwie i zobaczcie przekrój tego, co się pojawiło, bo naprawdę my byliśmy zauroczeni, jak przeglądaliśmy te wszystkie wspaniałe rośliny, które się u nas pokazały. Sami zresztą zaraz zobaczycie m.in. prześliczne, malutkie anturium w 6-centymetrowej doniczce. Dużo małych, średnich roślin i trafiły się super monstery, te na paliku, duże, ponad 120-centymetrowe, które ozdobią wasze salony, czy przepiękne Calathea varsevici. Ale to nie tylko. Być może nawet pokażemy je wam dla odmiany alfabetycznie. Natomiast z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie. No i w tej, powiedzmy, formie wideo może da wam lepszy obraz. Natomiast gwarantujemy wam, że naprawdę mocno selekcjonujemy rośliny, które do was wysyłamy. Sprawdzamy to wielokrotnie przed wysyłką jeszcze, kiedy one czekają na to, by zostać wysłane do was. Także dbamy o nie na każdym kroku i no, udało nam się wybrać dużo ładnych rzeczy w super cenach. Także dajcie sobie chwilę i obejrzyjmy. Dobra, to wspomniałem wam o super słodkim anturium. Oto one. Anturium Silver Splash w doniczce 6-centymetrowej. I tak, żeby dobrze zacząć, te dwie sztuki powędrują do was. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, inaczej, wymyślicie jakiś pseudonim dla tego słodkiego poczwarka, czyli pięknie unerwionej, srebrzystej roślince Anturium Silver Splash, a my potem ten pseudonim dopiszemy na stronie, wybierając oficjalnego zwycięzcę. Także napiszcie nam propozycję dla dwóch najlepszych, te anturia powędrują od nas. No i to też jest pierwsza roślinka w takim razie w naszym przeglądzie. To kolejna u nas nowość, Anturium Jungle Bush. Tutaj w doniczce 12-13-centymetrowej. Bardzo ładnie, rozłożysta. No ma z 50 cm, 60 może. Także będzie pięknie u was rosła. I Anturium Clarinervium, które dobrze znacie. No ale tu zobaczcie, ile ono ma liści. Ten egzemplarz akurat ma 3, 6, 7 liści. Wyselekcjonowaliśmy dla was dwa warianty i będzie to Clarinervium właśnie w takiej postaci, gdzie jest więcej liści i też mamy sadzonki 3-4-listne. To idąc dalej, tym razem kolorowe Anturium Black Love, piękne, czekoladowe, i Anturium Baby Purple, taki różowo-fioletowy pobłysk. Zresztą tych kolorów anturiów jest wiele, możecie sobie sprawdzić więcej na stronie. Roślina z rodziny imbirowatych, Alpinia variegata. W dużej doniczce były jakiś czas temu u nas babyki, natomiast tu już widzicie te duże egzemplarze, pięknie wybarwione liście, żółto-zielono-żółte. Także jeśli szukacie czegoś ciekawego, oryginalnego, no to na pewno Alpinia jest taką rośliną. To idziemy do Aglaonem. Aglaonema Milky Way, pod tą nazwą dobrze pewnie znacie Dracenę. Natomiast Aglaonema Milky Way nie jest mniej ładna. Naprawdę ma takie bajeczne te ubarwienie. A tutaj Aglaonema Stripes, czyli ta słynna z filmu Leon Zawodowiec już roślina. I Aglaonema Creta, ta w tych różowo-czerwonych odcieniach, którą też dobrze znacie, bo jest jedną z najbardziej popularnych. Czas na begonie. Tutaj piękna, bardzo, bardzo dorodna begonia Whitey. Też chyba jedna z najpopularniejszych. Bardzo je lubicie, czyli te begonie w te popularne kropeczki. No tutaj mamy super egzemplarze, bardzo gęste. Więc jeśli lubicie begonie, no to teraz na Whitey warto zapolować. Czy begonia Tamaya? Naprawdę ogromne egzemplarze, mają z 80 cm, drzewkowe, kwitnące, z tymi śmiesznymi, różowymi, niemal serduszkami. Więc jeśli szukaliście Tamai, to jest. Calathea White Fusion, uznawana za kolekcjonerską.
Tym razem naprawdę gęste, fajne sadzonki, także jeśli jeszcze jej nie macie, to rewelacyjna roślina, oczywiście przede wszystkim do wysokiej wilgotności, będziecie musieli tutaj o nią dobrze zadbać, ale jeśli lubicie Calathea, no i w przepięknym wybarwieniu, to jest to. Calathea Black Lipstick, czyli już tutaj ciemna, mroczna odmiana, podobna między innymi do Doty, którą też pewnie znacie, czy małe egzemplarze Calathei Beauty Star. Ale mowa była też o tym, że będą duże egzemplarze, także macie dużą Calatheę Varsevici, ponadmetrową, piękne egzemplarze, jest ich tylko parę, oprócz Varsevici, która zresztą charakteryzuje się oczywiście tymi welurowymi, mięciutkimi liśćmi. Mamy duże egzemplarze Orbifoli i wielu, wielu innych, których może już tym razem nie będziemy pokazywać, ale dobrze Calatheę znacie. Teraz roślina nowa u nas, oryginalna, Discorea. Nazywana jest rośliną żółw, dlatego że ten chałdex tutaj już w dojrzalszej postaci przypomina skrupę żółwia albo też słoniową stopę. Także zobaczcie sobie zresztą w Google, jak wygląda już postać taka dorosła, czyli Discorea lub pod nazwą pochrzyn słoniowy. To teraz Epipremna, które świetnie znacie. Tutaj Epipremnum variegata, także bardzo ciekawa postać tej rośliny. U nas będzie dostępna w postaci sadzonek, które możecie sobie samodzielnie ukorzenić. Natomiast szybciutko będzie Wam rosła i będzie ciekawym elementem kolekcji. Czy dwa nowe Epipremna, Epipremnum Global Green z takim zabarwieniem różnych odcieni zielonego stricte, i Epipremnum High Color, które już ma więcej takich biało-żółto-złotych zabarwień na liściach, natomiast też będą to dwie nowe odmiany na naszej stronie. To teraz Ficus Sciatistipula w takiej ponadmetrowej wersji, przepiękny. Długo go u nas nie było, ja dobrze pamiętam, że jak zaczynaliśmy na Stysia 39, to często się pojawiały właśnie te fikusy i to jeszcze w takiej większej postaci, ponad 1,5-metrowej. Mam do tego lekki sentyment, ale jest to bardzo ładna, duża roślina, także jeśli szukacie czegoś, co wypełni Wasz pokój, to no chociażby z tego sentymentu Wam bardzo polecam. Gnura. Bardzo często zwracacie na nią uwagę na targach. Myślę, że przez tą wyjątkowy odcień fioletu. Też one z liści są pokryte tak jakby lekkim mchem, także pięknie wygląda w dwóch różnych rozmiarach, możecie sobie zobaczyć. Trzy rodzaje hoi, bardzo małe, delikatne różnice między nimi. Natomiast jest to hoja carnosa red dark i hoja carnosa red flower. Jak zobaczycie na tych zbliżeniach, są do siebie bardzo podobne, ale jednak zauważalne różnice w liściu, grubym liściu, mięsistym. Natomiast jeśli lubicie hoje, no to będą to takie malutkie smaczki do Waszej kolekcji. Najłatwiej będzie opisać różnicę w taki sposób, że na carnosie z plaż macie takie białe krópeczki na liściach. Na dark red zobaczycie, że te liście niektóre są już koloru ciemno-czerwonego, bordowego. No a na red flower te liście są takie pomarszczone. No i oczywiście dobrze Wam znana hoja tricolor, także jeśli akurat szukaliście jej, mi się chyba najbardziej podoba przez swoją barwę kolorów, także mamy. Tutaj Cissus Amazonica, ładny o długich wąsach, z tymi bordowymi spodami liści. Pamiętam, że zawsze na Stysia też te Cissusy były przez upodobanie właśnie Oli. Także jeśli akurat na Cissusy polujecie, to jest bardzo ładna odmiana.